No jeśli chodzi o fotografię, to oczywiście to się łączy w ogóle z percepcją świata i my cały czas szukamy czegoś nowego i w pewnym momencie zaczynamy jeździć po świecie, najchętniej do Indii, gdzie leżą ludzie, prawda, bezdomni czy na ulicy i głodni, żebracy, fotografujemy to dlatego, że dla nas jest to jakiś nowy obrazek. Natomiast można arcy ciekawy temat zrobić bardzo blisko siebie, w najbliższym otoczeniu. Opowiadać o sobie, fotografując przedmioty, czy przesuwający się cień po ścianie, znaczy światło po ścianie przechodzące przez okno, który za każdym razem inny element tego pokoju wyciąga, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te podróże są szalenie ważne, żeby dostrzec to piękno i te uroki wokół siebie. Bardzo trudno je dostrzec na samym początku. Życie, to co, to już o tym mówiliśmy trochę, po prostu reakcja na pewne rzeczy, które się nie powinny mieć miejsca i każdy w swój sposób powinien jakoś zareagować. Ja na przykład zareagowałem na te problemy związane z klimatem w ten sposób, że próbuję ludziom poprzez zdjęcia uświadomić, że są częścią natury i że niszcząc ją kopią dołek pod samym sobą, bo są częścią tej planety, prawda? To jest bardzo takie delikatne działanie, niemniej jednak, ponieważ jestem fotografem, potrafię to tylko tak zrobić. Jako człowiek wezmę udział w każdej manifestacji, która ma właśnie na celu walkę z jakimiś absurdami, prawda? Ale fotografia od wielu lat, od dawien dawna spełniała u mnie dwie funkcje. Jedna funkcja to jest właśnie reagowanie i opowiadanie o tym, co mnie boli, a druga funkcja to fotografia, która mnie po prostu w jakiś sposób leczyła. Umówmy się, była na tyle ważna, że potrafiła mnie wyprowadzić z jakichś stresów i uwolnić z dołów. Każdy przez takie doły przechodzi. I nic innego jak fotografia, jak na przykład fotografowanie samego siebie, co jest szalenie ważne, żeby się zaakceptować. Nie siebie wewnętrznie, tylko siebie zewnętrznie, bo bardzo często człowiek ma pretensje, że tak wygląda, a nie inaczej. Ale tak już jest, taki płaszcz nam stworzyciel założył i musimy się do niego przyzwyczaić, zaakceptować i wtedy nie mamy żadnych, przede wszystkim akceptując samego siebie, jesteśmy pewni bardziej siebie, mamy większe zaufanie do siebie, a w związku z tym przestajemy być agresywni. To nie jest sprawa tylko fotografii, to jest sprawa wszystkiego, dostępu ogromnej ilości informacji, które musimy wybrać, ogromnej ilości książek, które są wydawane, które musimy wybrać, ogromnej ilości filmów, muzyki, bogatego menu w restauracji i tak dalej. No po prostu, jeśli będziemy tylko polegali na intuicji, to czasami może nas to zawieść, bo na przykład wspaniała okładka książki, która nam się podoba i tytuł, może nas wprowadzić w błąd i zawartość tej książki nie będzie najlepsza, więc musimy się posiłkować po prostu wiedzą. Na temat wszystkiego, co się produkuje, ogromną wiedzę można znaleźć
w różnego rodzaju przewodnikach po kuchni, po literaturze, po muzyce, po fotografii itd., itd. Ja myślę, że wolę taką sytuację, kiedy jestem zagubiony i muszę wykonać jakąś pracę, żeby wybrać coś genialnego, niż sytuację, która była w PRL-u, że ktoś zadecydował za mnie, co jest genialne. Że facet, który siedział w radio, nagle nam puszczał zachodnią muzykę. Wojtek Mann, akurat trafiliśmy na fantastycznego człowieka, który wybierał rzeczywiście najlepsze rzeczy, ale mógł być kto inny, kto nas karmił czymś, co zupełnie nie warte było słuchania, prawda? A gdzieś tam w innych krajach można było posłuchać zupełnie innej, fantastycznej muzyki. Więc często się trzeba przedrzeć przez gąszcz, ogromny gąszcz właśnie obrazu, literatury czy muzyki, żeby dotrzeć do tego, co potrzebujemy. Jeśli nas inspiruje na przykład kultura innych krajów, no to szukajmy muzyki właśnie etnicznej i wejdziemy w te kanały. To nie jest tak, że w Empiku na pierwszym planie będą takie wartościowe rzeczy. Tam się sprzedaje to, co się najlepiej sprzedaje, ale w tym samym Empiku można znaleźć fantastyczne rzeczy. Tylko trzeba je odkopać, mając już wiedzę na ten temat. Oczywiście, że mam, z tym, że to od razu powiem wszystkim, żeby się, broń Boże, nie inspirowali czyjąś już fotografią, żeby zostawili ją w spokoju, żeby ta fotografia tylko podniecała ich i motywowała ich do tworzenia, ale żeby jak najszybciej o niej zapomnieli i przez sam fakt, że ktoś wykonał jakieś genialne dzieło, żeby po prostu sami zaczęli nad czym swoim pracować. Ja miałem takiego faceta, który na pewno wywarł ogromny wpływ na to, co robię, zwłaszcza w reklamie. Mianowicie to był facet, który się nazywał Guy Bourdin. To był francuski fotograf, który wykonywał własne pomysły na zlecenia na przykład firmy butów. I pamiętam, jak oglądałem jego zdjęcia reklamowe, to sobie pomyślałem, że to jest w ogóle idea reklamy, żeby ona nie była oczywista, żeby tam było drugie, trzecie, czwarte, piąte dno, żeby człowiek za każdym razem oglądał, prawie że czytał to zdjęcie jak jakąś książkę. On potrafił na przykład sfotografować zupełnie otwartą przestrzeń z jakąś budką telefoniczną, ze światłem, tam już słońce zachodziło, już było po zachodzie, czyli te światła się gdzieś balansowały, otwarte drzwi od budki telefonicznej, nagle słuchawka wisi i leży czerwony but na wysokim obcasie. No i proszę bardzo, napisany Charles Bourdin, czyli projektant butów. I człowiek oglądał to zdjęcie i do końca życia mu zapadało. Zapadało logo tej firmy i nazwa firmy, bo nie można było inaczej. No. I takie zdjęcia robił właśnie. I tak sobie pomyślałem, że wszystko trzeba robić, żeby reklama, poza tym, że stworzona jest po to, żeby sprzedać towar, żeby miała to drugie dno. W przypadku Toscaniego, który potrafił, reklamując Benettona, czyli on był współwłaścicielem tej firmy, pokazać zdjęcie umierającego na jej człowieka, czyli za pieniądze, które są w reklamie ogromne. Muszę właśnie sobie wyłączyć telefon. O. Za pieniądze ogromne, które są przeznaczone na kampanię, zaistniały te billboardy na całym świecie i ludzie, którzy nie mieli pojęcia w ogóle o AIDS-u, nagle się dowiedzieli, że jest to straszna choroba, popatrzyli na to zdjęcie i może poszli jednak do apteki przed spotkaniem intymnym. I na tym to polega, że wcale nieprawdą jest, że reklama musi być nudna, że ma być tablicą ogłoszeń, gdzie są tylko cyfra, kup, zrób, to kosztuje tyle i tyle. Można zrobić to bardzo umiejętnie, a nawet z poczuciem humoru. Także człowiek, który nagle jest zawalony ikonografią, nagle patrzy na taki billboard i się uśmiechnie, bo go to rozweseli. No.
taka powinna być fotografia.